To jest Paddington. Nie, no żartuję, co wy. To jest Noddy. A wiecie, kto to jest Noddy? Już wam wszystko objaśniam. W dzisiejszym filmie przedstawiam wam nową serię o moich tatuażach. Tak sobie wczoraj leżę z Noddym pod pachą. Patrzę na swoją tutaj rękę, bo oczywiście jest jego podobizna. Tak, widać. I tak właśnie mówię, kurde, jak ten kanał jest o mnie, tatuaże są częścią mnie, to muszę wam opisać, o co chodzi. Oczywiście to nie będzie teraz 8 nagle filmów pod rząd z tatuażami, tylko one będą się pojawiać w miarę tutaj ciągłości tego daily, tak? Ale dlaczego podjąłem taką decyzję, żeby wytatuować sobie tego misia? Jest to miś, który ma 22 lata ponad, generalnie nie wiem, kiedy on powstał, ale jest zawsze ze mną. Był, jak były złe momenty, jak były radosne momenty, jak były średnie momenty, no po prostu jest zawsze ten miś ze mną. No i jak wiadomo, to jest rzecz, może się jemu coś stać. Dlatego chcę, żeby zawsze był przy mnie. Dlatego podjąłem taką decyzję, żeby wylądował tutaj, w tym miejscu. Bardzo podoba mi się ten tatuaż. Jest to jeden z moich ulubionych tatuaży. Czy to jest dziwne? Jak najbardziej. Czy masz coś do tego? Może coś mieć do tego, ale mi to kurde lata koło dzyndzla. Ale jeśli ci się podoba taki oto sposób wyrażania siebie, możesz dać oczywiście znać, napisać, jaki ty masz komentarz. Jaki ty masz tatuaż, oczywiście, nie komentarz. Oczywiście mam jeszcze inne tatuaże, ale do każdego tatuażu jest osobna historia. Mam nadzieję, że podoba wam się taki pomysł, który tutaj urodził się w tej mojej małej głowie, żeby opisać te tatuaże. Chciałbym wam jeszcze pokazać, że można się ubrać nie w dresie, bo mamy niedzielę. Życzę wam pięknego, niedzielnego wieczoru i tyle. Widzimy się jutro, kochani. Pa.